Racers, jestem Racebot, a mój samochód jest tak zaprojektowany, że jest najlepszy w Turbo City. Właśnie bierzemy udział w wielkim skoku między górami. Wyścig, którego kulminacją jest niesamowity skok na 200 metrów między górami. Skok, który trzeba obliczyć co do milimetra, żeby nie było najmniejszego... Formuła Freeze! Twoja technologia nie działa, gdy jest zamrożona! Nie, obliczenia nie działają, gdy jestem zamrożony. Muszę uruchomić auto. Nigdy nie aktywowałem Epic Impact w środku wielkiej kości lodu. Nie ma czasu na próby. Epic Impact! Dwa meteoryty, które zmieniają samochód w wielką kulę ognia, pozostawiającą rywali bez szans na przetrwanie wyścigu. Epic Impact, zabierz mnie stąd! Wiesz, co budzi największy strach u pierwotnych drapieżników? Meteoryty! Ha, nie lubię meteorytów! Rozpoczyna się podejście do wielkiego skoku. Rozpoczynam skanowanie pojazdu Shazuma. To mi pozwoli obliczyć jego możliwości. O nie, boksy Mix and Race. Kiedy samochód wjeżdża do boksów, wyjeżdża jako nowy pojazd. Ta zmiana to czysta magia. Zmiany w boksach są losowe, więc nie wiem, jakie tracią mi się części i nie mogę wyliczyć drogi do zwycięstwa. Mam pewien pomysł. Objadę boksy. A-a! Racebot nie przeskoczył przez boksy? Nie zmieniłem części, obliczenia pozostają dokładne. Czas na Afterburn. Afterburn. Moc silnika lotniczego połączona z twoim pojazdem. Startuje, a przeciwnicy spóźniają się na lot. Afterburn, wysoko, do góry! Haha, moje obliczenia nigdy nie zawodzą. Jestem kierowcą T-Racers numer 1.